Krzysztof Kowalewski był polskim aktorem filmowym, teatralnym, telewizyjnym i radiowym. Wystąpił w przeszło 120 filmach i telewizyjnych serialach. Natomiast w teatrze zagrał ponad 1000-krotnie. Był też wielokrotnie wykładowcą warszawskiego PWST. Krzysztof Kowalewski przyszedł na świat w Warszawie 20 marca 1937 roku. Był synem oficera Wojska Polskiego oraz aktorki pochodzenia żydowskiego. Upadek Powstania Warszawskiego sprawił, że Kowalewski przeniósł się wraz z rodziną do Kielc, a do Warszawy wrócił po wojnie. W stolicy Kowalewski ukończył liceum oraz w roku 1960 tym państwową wyższą szkołę teatralną. W 1960 roku zadebiutował w epizodzie jako aktor w Krzyżakach w reżyserii Aleksandra Forda. Następnego roku wystąpił pierwszy raz na deskach Teatru Dramatycznego. W latach 70. i 80. zagrał m.in. w filmach wojennych Witolda Lesiewicza, m.in. w produkcji Kwiecień z 1961 roku oraz w Miejscu dla jednego z 1965 roku. W kryminale Janusza Nestefera zatytułowanym Zbrodniarz i Panna z 1963 roku oraz w filmie Janusza Majewskiego z roku 1969 pod tytułem Urząd. Wreszcie w produkcji komediowej CK Dezerterzy z 1985 roku. W 1970 roku Kowalewski wystąpił w serialu wojennym Janusza Mongersterna zatytułowanym Kolumbowie i komedii Jerzego Stefana Stawińskiego Godziny Szczytu z 1973 roku. Stanisław Bareja obsadzał Kowalewskiego z chęcią. Kowalewski zagrał w filmie Nie ma róży bez ognia w 1974 roku. W 1976 roku pojawił się w słynnym Brunecie Wieczorowo-Polo, gdzie mógł wcielić się w rolę Michała Romana. W 1978 wystąpił Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, a w końcu przyszła kolejny na rok 81 i kultowy Miś. Największą popularność zyskał właśnie dzięki rolom komediowym. Kolejne jego role filmowe to występy w produkcjach takich jak Rodzina Leśniewskich, Wyjście awaryjne, CK Dezerterzy, Nowy Jork, Czwarta rano, Rozmowy kontrolowane, Nic śmiesznego, Ryś, Serce na dłoni. Krzysztof Kowalewski zdobył także uznanie publiczności za wcielenie się w Zagłobę w ekranizacji Ogniem i Mieczem z 1999 roku. Po raz pierwszy ożenił się w latach 60. z kubańską tancerką Vivian Rodriguez, z którą rozwiódł się po 3 latach i jej wyjeździe do Paryża. Z tego związku miał syna, Wiktora, od 1981 roku stale przebywającego za granicą. Wiktor Kowalewski wraz z rodziną mieszka w Los Angeles, pracuje w branży komputerowej oraz jest trenerem żeńskiej drużyny piłkarskiej. Wnuczka Krzysztofa ze strony syna, Sasza Kowalewski, kształciła się na Ruskin School of Acting oraz zagrała wraz z nim w filmie Proceder. Przez wiele lat był związany z aktorką Ewą Wiśniewską. Od 2002 roku do śmierci był mężem aktorki Agnieszki Suchory, z którą miał córkę Gabrielę. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat. 19 marca 2021 roku po mszy świętej w kościele świętego brata Alberta i świętego Andrzeja Apostoła został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Krzysztof Kowalewski zagrał w takich filmach i serialach jak Krzyżacy, Kwiecień, Zbrodniarz i Panna, Miejsce dla jednego, Marysia i Napoleon, Zbrodniarz, który ukradł zbrodnie, Urząd, Kolumbowie, Z tamtej strony tęczy, Uciec jak najbliżej, Poślizg, Stawiam na Tolka Balana, Wielka Miłość Balzaka, Sekret, Godzina Szczytu, Potop, Nie ma Róży bez Ognia, Urodziny Matyldy, 40-latek, Brunet Wieczorową Porą, Złota Kaczka, Wakacje, Polskie Drogi, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Rodzina Leśniewskich, 07 Zgłoś się, Wściekły, Skradziona kolacja, Kung Fu, Miś, Wielka Majówka,
Miłość ci wszystko wybaczy. Wyjście awaryjne. Lata 20, lata 30. Zabawa w chowanego. Miłość z listy przebojów. Urwisy z Doliny Młynów. Ceka dezerterzy. Zmiennicy. Klementyna i Klemens. Gęsi z Doliny Młynów. Komediantka. Misja specjalna. Cesarskie cięcie. Nowy Jork, czwarta rano. Męskie sprawy. Janka. Co lubią tygrysy? Rozmowy kontrolowane. Panny i wdowy. Kuchnia polska. Film pod strasznym tytułem. Człowiek z. Panna z mokrą głową. Bank nie z tej ziemi. Sceny życia smoków. Nic śmiesznego. Awantura o Basię. Nocne graffiti. Maszyna zmian. Nowe przygody. Rodziców nie ma w domu. Pokój 107. Boża podszewka. Złoto dezerterów. Siedlisko. Palce lizać. Operacja Kozo. Ogniem i mieczem. Wszystkie pieniądze świata. Lot 001. Graczykowie. Adam i Ewa. Skarb sekretarza. W pustyni i w puszczy. Szpital na perypetiach. Graczykowie, czyli Buła i Spuła. Król przedmieścia. Kariera Nikosia Dyzmy. Jest sprawa. Daleko od noszy. Rodzinka. Na dobre i na złe. Baobab, czyli zielono mi. Nigdy w życiu. Ja wam pokażę. Dublerzy. Apetyt na miłość. Ryś. Niania. Serce na dłoni. Mniejsze zło. Złoty środek. 39,5. Synowie. Daleko od noszy 2. Piąty stadion. Prawo Agaty. Daleko od noszy reanimacja. Proceder. Wesele.